Ram pam 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 pam, piękna pogoda opuściła mnie moja załoga, więc nakręcę dzisiaj sam vloga. Siemano, siemano, witam serdecznie. Słuchajcie, dzień wolny od pracy dzisiaj. No niestety mamy takie czasy, jakie mamy, że ludzie nie mają czasu przeważnie. Mówią, że doba jest za krótka, ma za mało godzin, po czym idą prasować pościel. Kurde, coś w tym jest, nie? Po treningu jestem, słuchajcie. No i dzisiaj sobie ponagrywam sam, ale mi to nie przeszkadza, bo ja tak samo w swoim towarzystwie czuję się dobrze, jak i z kimś, jak wśród znajomych, wśród najbliższych, to tak samo czuję się dobrze sam ze sobą. Jeżeli wy się nie czujecie sami ze sobą dobrze, to jest źle. To jest bardzo źle. Dlaczego? Dlatego, że my nie możemy szukać szczęścia w innej osobie. Nie może być nasze szczęście zależne od kogoś, tylko musi być zależne od ciebie samego. Musisz znaleźć w sobie szczęście i musisz pokochać siebie. Wiem, że teraz gadam teraz brednie, możecie sobie myśleć, ale tak jest. Tak jest w 100%. Ja widzę, co się dzieje. Ja widzę, co się dzieje. Patrzę na ludzi, obserwuję. Ludzie zapomnieli o sobie. Wszyscy o sobie już zapomnieli. Każdy robi coś dla kogoś. To dla moich dzieci, to dla mojej żony i spoko, żeby nie było, że jestem jakimś tutaj samolubem, nie? Że nie jestem jakimś samolubem. Robicie coś dla kogoś, dla żony, dla dzieci, to jest spoko. To jest fajna sprawa, robić coś dla kogoś i niczego nie wymagać w zamian. Ale nie możecie, naprawdę, nie możecie zapomnieć o sobie. Wy też tu żyjecie, tak samo jak ja czy ty. Tak samo jesteśmy ważni, jak cała reszta naszych najbliższych. Pamiętajcie, nie zapomnijcie o sobie. Nie dajcie wplątać się w tą pułapkę. Ja widzę masę ludzi, znam masę ludzi, którzy już o sobie dawno zapomnieli. Zaniedbali siebie samych, bo liczy się ktoś. A ja jestem tak samo ważny jak ty. Ty jesteś tak samo ważny jak on, rozumiecie? Nie możemy zapomnieć o sobie w tym życiu. Mamy jedno i musimy siebie kochać. Naprawdę, musimy siebie kochać tak samo jak kochamy swoich bliskich. Nie zapomnijcie o sobie, bo wtedy nigdy nie będziecie szczęśliwi. Oczywiście to jest moje zdanie, nie? Takie mam zdanie, że i tak mi się wydaje, że masa ludzi w dzisiejszych czasach o sobie zapomniała. Każdy robi coś dla kogoś, a gdzie jesteś ty? Gdzie jesteś ty? Pytam się po raz kolejny. Także jak nie czujecie się sami ze sobą dobrze, to jest poważny problem i musicie coś z tym zrobić i zmienić. Słuchajcie, ja będę dzisiaj w kampen. Lecę polatać sobie po takim starym mieście, w którym się wychowałem, jeżeli chodzi o Holandię. Już nieraz tam kręciliśmy. Przejdę się, pokażę wam kilka fajnych miejscówek. Powspominamy sobie, bo mieszkałem tam 8 lat i miejsce jest naprawdę klimatyczne. Spacer po dzielnicy w Holandii będzie dzisiaj, nie? Wróciłem z treningu, piję sobie szejka białkowego. Bardzo dobry, polecam. Dobra, to lecimy na miasto, bo naprawdę jest godzina 13:18 i szkoda, szkoda tej pogody, szkoda tego dnia, więc chodźcie ze mną, widzowie. Pokochałem to białeczko. Stylówka na dzisiaj. Białe mokasyny, jakieś, nie wiem, błękitne, szare dresy. Czy to pasuje? Nie wiem, ważne, że wygodne, ocencie sami. Pogoda jest dzisiaj w dechę, w miarę spokojnie, wszyscy spacerują, udają się na tak zwany wypoczynek. Słuchajcie, te miasto znam jak własną kieszeń, znam te miasto tak dobrze jak swoje rodzinne, czyli Nowa Sól, bo kupę czasu tu spędziłem i spędzam dalej, nie? Także te miasto jest mi znane, bliskie i każdy zakamarek i każdą uliczkę znam. O, jak tu wyjdziemy, to tutaj wynajmowałem pierwszy dom w Holandii z moim przyjacielem i jego mamą. We trzech mieszkaliśmy w takim domu, zaraz wam pokażę. Na dole był sklep, a na górze wynajmowaliśmy całą górę. To był 2009 rok i płaciliśmy wtedy samego wynajmu 1000 euro. Ale to już było z opłatami, nie? Prąd, woda, gaz i wynajem 1000 euro. Mieszkanie trzypokojowe to było. Trzy pokoje, sypialnia, każdy miał swoją sypialnię, wspólny salon. Dobra, obróciłem się, bo wieje. Dobra, chodźcie zobaczyć to.
Tutaj mieszkałem kiedyś, w 2009. Tu był sklep, taki komis i gościu miał cały ten budynek. I pierwsze okno salon, drugie okno sypialnia i dwie sypialnie z drugiej strony, nie? Także tutaj mieszkałem, a tam mamy centrum. Środek centrum tam mamy. Dobra, to było moje pierwsze prywatne mieszkanie. Drugie moje mieszkanie, które wynajmowaliśmy już ze spółdzielni mieszkaniowej, pokazywałem wam na którymś poprzednim vlogu, a teraz wam pokażę trzecie, które wynajmowałem już sam, moją kawalerkę. Moją pierwszą kawalerkę, mega wspomnienia, 2 lata tam mieszkałem, zajebiste czasy, fajnie to wspominam, ciasno było, bo to mała kawalerka była z aneksem kuchennym, ale naprawdę piękne czasy. Tutaj 181/2 i to było te mieszkanko, tu gdzie ta lampa się świeci i te 3 okna. To była moja kawalerka i w tym bloku w ogóle, gdzie widzicie te drzwi, są 4 kawalerki. 4 kawalerki, które cały czas są wynajmowane. Ja tam mieszkałem dobre 2 lata. Tak jak mówię, piękne, zajebiste czasy, bo zobaczcie, tu mieszkałem, a tutaj po prawej stronie mamy restauracje, balety, imprezy. Także się działo tego czasu. Tu jest dobra, fajna restauracja indyjska, zajebista. Tu macie włoską, tu macie zaraz frikandele. Wiecie, te holenderskie niezdrowe żarcie. Kurczę, mam dzisiaj ochotę na coś niezdrowego. A tutaj, gdzie ten Heineken, to są takie małe balety. I tutaj jest impreza, całą noc tak napieprzają. Jedne balety. Tutaj kiedyś były drugie, jeszcze nie wiem, czy są czynne. Tu były drugie balety. Tutaj zaraz obok są trzecie. I te wszystkie kluby są koło siebie. I zawsze były pełne. W każdą sobotę były pełne. Było pełno wiary. Takie mega imprezy siedziały tutaj na tej ulicy. Tu ogólnie jest takie, teraz jest spokój, bo dzisiaj jest święto, ludzie mają wolne, ale w weekend, sobotę wieczorem, po godzinie 12 w nocy głównie, to tu jest jedna wielka impreza, nie? W każdą sobotę i w każdy piątek. Siedzą, piją, bawią się, no życie, życie nocne, wiecie jak to wygląda. O, a tutaj gdzie jest ten Bob Marley narysowany, za tym samochodzikiem, widzicie, to możecie sobie kupić holenderskiego papierosa od 18 lat, nie? Ale dzisiaj święto to zamknięte. A tak otwarte od 17 godzin Bob Marley. I za tym właśnie, za tą roletą dzieją się cuda niewidy. Cuda niewidy, widzowie. A tu zaraz kościół, nie? Europa. Dobra, pytacie się o te ceny domów. Ile kosztuje dom w Holandii, żeby kupić sobie na hipotekę? No to zobaczcie, tutaj mamy coś takiego, tylko że to wolno stojący, to 400 tysięcy, no. 399. Tu mamy kolejny w szeregowcu 265 tysięcy. Coś bardziej konkretniejszego, 480 tysięcy. Nie wiem, czy to widać, bo się odbija, czekajcie. Tutaj mamy 525 tysięcy. Tu mamy 650 tysięcy, no są drogie domy, bo Polacy zazwyczaj kupują to takie w granicach 260, 250, 270. Zależy ceny zarobków, ile tej hipoteki dostaną, nie? Ale są, no tak 220, 230 idzie kupić. Ostatnio kumpel kupił za 230, o i macie, 235 tysięcy euro. Myślę, że taką hipotekę bym mógł w stanie kupić ze swoimi zarobkami. Teraz pytanie, dlaczego ty nie masz hipoteki? Dlaczego nie masz hipoteki? Bo nie mam, bo nie chcę po prostu. Nie mam hipoteki, będę płacił czynsz. Będziesz płacił do końca życia czynsz, piszą ludzie. Będziesz tak żył? Tak, będę tak żył. Będę płacił do końca życia czynsz. Mam nadzieję, że was satysfakcjonuje ta odpowiedź. No bo co ja mogę wam powiedzieć? Ja wiem, co będzie za 2 lata, a może będę bezdomnym menelem. Albo milionerem. Nie wiem, co będzie. Czy będę płacił do końca życia czynsz? Nie wiem. Nie wiem, co będzie. Na dzień dzisiejszy nie mam hipoteki, bo po prostu nie chcę. Mógłbym ją wziąć, ale nie biorę, bo mi się tak wygodnie żyje. Ja żyję dla siebie, nie dla kogoś. Dlatego ja nie muszę mieć hipoteki, bo ktoś ją ma, bo wszyscy mają.
Ja nie mam, ja sobie żyję. Płacę czynsz i tak sobie zrywam papryczkę, tak sobie kulam, nie? Płacę czynsz, zrywam paprykę, kręcę vlogi. Tak wygląda moje życie. Mam nadzieję, że was ta odpowiedź zadowala, bo dużo, naprawdę dużo ludzi pyta, czemu ty nie masz, czemu ty nie masz? Jakby nie wiadomo, co to było. Jakby każdy musieli mieć. Nie mam, to nie mam, no. Jedni mają, jedni nie mają. To jest prosta odpowiedź. I mam nadzieję, że wyjaśniłem fajnie to, co? Piszcie w komentarzach, czy dobrze to wyjaśniłem.